Chris, czy twoim zdaniem dwa ważne mecze w ciągu 5 dni to za dużo dla Manchester United? Nie, to na pewno nie za dużo. Nasz występ w Turynie był bardzo dobry i chcieliśmy dziś podtrzymać tę formę, ale straciliśmy pierwszego gola w bardzo niefortunny sposób. Z kolei po przerwie przytrafiły nam się błędy i zostaliśmy za nie ukarani. Mieliście tylko jedną szansę na gola, z rzutu karnego. To chyba zbyt mało na zespół takiej klasy. Po stracie bramki zaczęliśmy mocniej nacierać na City i sądzę, że gdyby nie głupio stracony trzeci gol, moglibyśmy w samej końcówce pokusić się o wyrównanie. Jesteśmy rozczarowani, bo zostaliśmy ukarani za błędy. Jeśli je popełniasz, narażasz się na straty. Co było główną przyczyną waszej porażki? City stworzyło sobie więcej szans, a my zostaliśmy ukarani za nasze błędy. Następny mecz w Premier League gracie z Crystal Palace i pewnie chcielibyście, by odbył się on już za tydzień, a nie za 2 tygodnie. Tak, to frustrujące, jeśli ponosisz porażkę tuż przed przerwą na kadrę. Wiemy, że później czeka nas więcej meczów u siebie i musimy powalczyć o dużo punktów, by gonić czołówkę. Good luck in the next game. Thank you very much. Thank you. Bye bye.